Jak mówiłem, nadeszła pora na Toyotę. I nie tam, że Supra, ale moje marzenie za dzieciaka. Toyotę Celica 6 generacji. Szóstka została wprowadzona na rynek w październiku 1993 roku na rok modelowy 94 i była produkowana do czerwca 1999 roku. Przez stylistykę była nazywana Supra SQE oraz przypominała z wyglądu wprowadzoną w 1991 roku Toyotę Soarer. No a mi jeszcze to przypomina trochę Hondę Integra z przodu. Była dostępna w wersji coupe, liftback, jak i z czasem w kabriolecie. A więc tak, model AT200 wychodził w coupe i liftbacku z silnikiem 1.8 110 koni, 7AFE na Amerykę i Europę. ST202 liftback i cabrio z silnikiem 3SFE 128 koni i 3SGE 180 koni na Japonię i 170 koni na Europę. ST203 znowu 1.8 3SFE tylko na Japonię w liftbacku. ST204 w trzech nadwoziach 5SFE 2.2 135 koni, ale ta wartość była delikatnie zmieniana przez lata produkcji. Szła na Amerykę, a na Nową Zelandię i Tajlandię tylko w nadwoziu liftback. No i najlepsze cudeńko, czyli ST205, dla którego w sumie ten odcinek powstał. Wersja GT4 wychodziła tylko w liftbacku z silnikiem 3S, nie GE, tylko GTE, czyli z turbo. 245 koni na Japonię, Europę, Australię, Nową Zelandię i na Wielką Brytanię. GT4 wprowadzono do sprzedaży w lutym 1994 roku, a cabrio jesienią. Szerokość tej generacji nie była zgodna z japońskimi przepisami rządowymi, co nakładało na japońskich nabywców dodatkowe zobowiązania podatkowe. Powstała też bliźniacza wersja bez obróbki i reflektorów, która od tyłu wygląda jak odmiana coupe i nazywała się Toyota Kuren. Tylko na rynku japońskim w lokalizacjach Toyota Vista Store, co ponoć umożliwiło Celice sprzedaż detaliczną w różnych kanałach. Kabriolet powstał na bazie Coupe GT w zakładzie ASC w Kalifornii, gdzie zdjęto dach i zamontowano trójwarstwowy, izolowany, ba i nawet elektrycznie składany dach. W sierpniu 1995 roku wprowadzono drobne zmiany w modelach Celiki na rynku japońskim. Nowe tylne światła zespolone, spoiler w nowym stylu, zmiany zderzak przedni. W 96 lifty doczekały się szóstki na eksport. Tak samo zmiany zderzak przedni, tylnych lamp nie tknięto, nowością również były opcjonalne progi boczne, poprawiające aerodynamikę, jak i przeprojektowany spoiler. Dokładnie co do tych zmian, to zderzak posiadał dwa dodatkowe wloty powietrza po bokach, gdzie montowano światła przeciwmgielne. A co do oświetlenia, zmieniono jeszcze szkło kierunkowskazów z pomarańczowych na białe i dołożono trzecie światło stopu na klapie. Na 25-lecie Celiki powstała specjalna edycja na Japonię SS1 i SS2, a na USA 25 Anniversary ST Limited i GT Cabrio. Miały specjalne emblematy na przednim zderzaku i nazwę Celica wytłuczoną na przednich fotelach. Na Amerykę w 1997 roku zaprzestano produkcję Coupe GT, a w grudniu tego samego roku na rynku japońskim opcjonalnie dodano lampy z soczewką, a silnik 3SGE zastąpiono wersją Beams z VVTi o mocy 200 koni, a z automatem 190. Wysoki spoiler WRC powrócił w modelu GT4 i był też w opcji do SS3, choć nawet nie wiem kiedy ten spoiler w GT4 zniknął, ale to tam ci. W 98 w USA wycofano model ST i powrócił model Coupe GT, a na Wielką Brytanię wypuszczono model SR na bazie właśnie wycofanego ST. W 99 roku już całkiem uproszczono modele w USA i został tylko liftback w wersji GT, jak i cabrio w GT. A teraz w końcu nadeszła pora na omówienie wersji GT4. A więc tak, wersja eksportowa była słabsza i miała 239 koni,
a na rynek japoński 251. Zawierała takie ulepszenia jak aluminiową maskę z pięknymi przytłoczeniami, jak i wrotami powietrza, które również miały powstrzymać maskę przed wyginaniem się dużych prędkości, czterokanałowy ABS, zawieszenie SSS, czyli Super Strut Suspension, czyli prosto mówiąc wielowahacz, system anti-lag, listwę wodną do interkulera, system wtrysku wody, duży spoiler z napisem GT4, dokładki, no i ten zajebisty zderzak przedni ze światłami przeciwmgielnymi i dużymi wlotami. Powstało 2500 sztuk w celu homologacji, żeby zgłosić szóstkę jako samochód grupy A do rajdów Mistrzostw Świata. No i względem poprzedników to marnie tam poleciał. Poprzednia generacja wygrała 16 serii WRC, natomiast SC205 tylko jedną. Od początku sezonu w 1995 roku wprowadzono przepis o zmniejszeniu zwężki z 38 mm na 34 i no celika na tym sporo cierpiała, przez co powstała największa afera w historii WRC. Nadzwyczajna prędkość Toyot w Katalonii wzbudziła podejrzenia komisarzy technicznych i jak się okazało słusznie, gdyż sprężarka przy zwężce do lotu, jak się okazało, wraz ze wzrostem obrotów rozciągała się, odchylając zwężkę, przez co do lotu trafiała dodatkowa porcja powietrza. Toyota za to została wykluczona z zawodów na rok i zatwierdzali, że nic o tym nie wiedzieli. Ale każdy wie, że było to bardzo sprytnie zaprojektowane. ST205 w Australii była dostępna tylko w 1994 roku, z limitowaną ilością 77 sztuk, które miały swoje numerowane tabliczki, jak i plakietki Group A Rally na klapie. Miały czarne skóry, jak i pełnowymiarowe koło zapasowe. Jedyną opcją był szyberdach, który posiadało 17 sztuk z 77. Tak patrząc, to no ciężko takie GT4, ale jak już są, to poniżej 100 tysięcy się nie znajdzie. Ale człowieku, za te pieniądze dostajesz piękną, mało spotykaną konkurencję Subaru Imprezy, jak i Mitsubishi Lancera. Celikę przez bryłę, jak i wnętrze można uznać za młodszą siostrę Supry MK4. Jak mówiłem, ciężko aktualnie o GT4, ale no można kupić wersję GT z tym samym silnikiem 2.0, ale nieuturbionym i napędem na przód. Zawias oczywiście nie tylko był w GT4, ten SSS, bo i w GT można było go dostać. Także no człowieku, do tego jeszcze kupujesz body TRD, by upodobnić się do GT4 i masz tak mało spotykane auto, które powinno robić większe wow na ulicy od Supry. Tylko z GT4 problem jest taki, że no ciężko znaleźć sztukę z kierownicą po lewej stronie. Ale GT też jest spoko, więc no. Tylko szkoda, że następna generacja już jest taka, no, brzydka. Szczególnie tak patrząc od tyłu, to już, no... No to już odpada po prostu. Co ciekawe, w szafie mam leżeć nawet model tego GT4, który sam składałem. Dlatego, no, drogi Mikołaju, daj mi taki ideałek, który konkurować mógł nawet z Lancerem i Imprezką. Grzeczny byłem, naprawdę. Celica 6, czyli ostatnia generacja, która miała napęd 4x4, jak i zwieńczenie legend WRC. Czy godny, to już nie miło oceniać, ale pamiętajcie, że nie tylko Supra jest ikoną Toyoty.